kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Witam się już z wami w nowym roku. Dosyć sporo czasu mnie tutaj nie było, bo aż ponad 20 dni. Co, Myszko? No, ale po świętach trochę się pochorowaliśmy. Najpierw mały był chory, potem zaraził mnie. No i teraz ja się kuruję, jak możecie słyszeć. Dalej mówię przez nos. Jeszcze męczy mnie kaszel. Także nie jest za fajnie. Ale do weekendu postaram się wykurować, bo w końcu chcemy jechać w góry, poczuć tą prawdziwą zimę. Aktualnie siedzę w łazience i szykuję się, bo po obiedzie chcę jechać do Lumpa. No. Byłam chora, siedziałam w domu ciągle. Także w Lumpie mnie oczywiście też dawno nie było, także już jestem spragniona pochodzić sobie i... Trzymaj. I coś poszperać, może coś ciekawego wpadnie. W końcu jest nowy rok. Były te wymiany towarów, także będą świeże dostawy. Jestem pełna nadziei, że coś znajdę. Nie wiem, czy to będzie, jak to się mówi, vlog z jednego dnia, czy po prostu zrobię pierwszy raz taki tygodniowy vlog. Zobaczę, jak to wszystko wyjdzie w czasie. Także bądźcie cierpliwi, czekajcie swoją drogą. Mam nadzieję, że wy jesteście zdrowi, że weszliście w ten nowy rok z nową energią. Ja w sumie też weszłam z nową energią, tylko trochę mnie... Wojtuś, tylko trochę choroba pokrzyżowała moje plany, bo chciałam dla was nagrywać, no ale oczywiście nie będę nagrywać, jeżeli nie mogłam prawie wydusić ani słowa z siebie. Dzisiaj już jest o wiele lepiej, także wracam tutaj. Kończę szykowanie się. Zaraz pójdziemy zjeść z Wojtkiem obiadek, bo Krzysiek jest w pracy. Nie otwieraj tego. No, a potem podjadę sobie do Lumpa i zobaczę, czy coś uda mi się poszukać. Oczywiście, jeżeli coś znajdę, no to będzie dla was odcinek pod tytułem Co kupiłam w Lumpie. Bardzo lubię nagrywać dla was te filmy. Ja kocham chodzić po Lumpach, także dla mnie to jest przyjemność. Ja skończyłam właśnie się malować, także wam życzę miłego dnia, no i zapraszam was do oglądania. Przywitaj się ładnie. Powiedz cześć. Powiedz ładnie cześć. Korci cię, tu mamy szuflada z kosmetykami, nie? No, trzeba będzie tu zrobić porządek. Ale to też na dniach zrobimy tu. Oj, bo jest istny Armagedon, już nie mogę na to patrzeć. Wiosenne porządki, o. Nie? Idziemy jeść obiadek. A potem jadę do Lumpa. Będziesz sam jadł obiadek? Tylko podmuchaj, bo jest gorące. Gaga. Gaga. Tak swoją drogą, to macie jeszcze choinkę i ozdoby świąteczne? Czy już są dawno na strychu? My właśnie w sobotę wzięliśmy się za to i rozebraliśmy. W sumie Krzysiek rozebrał choinkę, a ja pochowałam te wszystkie ozdoby i dekoracje świąteczne. Także u nas już wszystkie dekoracje pochowane. No i czekamy teraz sobie na wiosnę. Ciuchcia. No, ciuchcia jedzie. Ja się właśnie ogarnęłam. Gdzie się nigdy nie ma. Dzięki. No, jadę zaraz sobie do Lumpa. Chłopaki zostają w domu. Także mama ma wychodne, chociaż na chwilę. I pewnie jak wrócę, to obydwoje będą sobie słodko spać. Także do zobaczenia później. Pa, pa. Mama przyjedzie niedługo, dobra? Thank you.
Wróciłam właśnie z lumpeksu, siedzę w aucie, zaraz zbieram się do domu. Na dworze jest tak zimno, że masakra. Udało mi się kupić parę rzeczy, w sumie dla każdego po trochu, bo kupiłam i rzeczy dla siebie, dla małego i dla Krzyśka. Także udane zakupy. Poszłam tym razem do innego lumpeksu niż chodzę zazwyczaj. Tam, gdzie chodzę zazwyczaj, no to kupuję rzeczy wycenione. A tym razem poszłam do sklepu, gdzie jest na wagę i dzisiaj było akurat za kilogram 60 zł, także kupiłam troszkę rzeczy. No i spodziewajcie się niedługo filmu na moim kanale z lumpeksowymi rzeczami. Ja właśnie siedzę w aucie, tak jak mówiłam, no i jadę już do domu. Ciekawa jestem, czy moje chłopaki śpią. No, czy się bawię. Cieszę się bardzo, że udało mi się kupić trochę tych rzeczy. No, także ruszam do domu. Teraz za jedyne 1166, taniej o 300. Ja się z wami będę już żegnać. Dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Był to taki krótki, luźny dzień ze mną. Tak jak mówiłam, jak wróciłam z lumpa, chłopaki spali, także już więcej nic nie nagrywałam. Na trening dzisiaj też nie jechałam, bo nie chcę się bardziej pochorować. Chcę do weekendu się wyleczyć, żebyśmy mogli w końcu jechać na te sanki. Mam nadzieję, że taki filmik też wam się spodoba. No i pamiętajcie, zostawcie subskrypcję, dajcie łapkę w górę. No i oczywiście widzimy się w kolejnym filmie. Do usłyszenia, pa!